Jerozolima i małe miasteczko na Kujawach. Co mają ze sobą wspólnego? Oba były oblegane przez rycerzy krzyżowych i oba są odwiedzane przez turystów z powodu swoich pięknych kalwarii. Cześć, mam na imię Olga i będę dziś waszym przewodnikiem. Mieszkam w Pakości, mieście położonym nad Notecią w centrum Polski. Nie należy ono do największych, ale jest piękne i wyjątkowe. W 1628 roku miejscowy ksiądz Wojciech Kęsicki założył tutaj Kalwarię. Był zdania, że Pakość jest podobna do Jerozolimy i postanowił rozmieścić stację drogi krzyżowej na terenie całej miejscowości. Tak więc Kalwaria i moje miasto tworzą jedność. Fundatorami Kalwarii byli ludzie o zróżnicowanym statusie majątkowym. Niektórzy z nich mogli pozwolić sobie na budowę tylko niewielkich kaplic, podczas gdy inni wznosili je tak wielkie jak kościoły. Początkowo w miejscach stacji ustawiono krzyże, które z czasem zastąpiono murowanymi kaplicami. Jest ich 25, a niektóre z nich są wyjątkowo piękne. Sądzę, że możemy przyjrzeć im się z bliska. Tę kaplicę zobaczymy jako pierwszą, wjeżdżając do miasta od strony wschodniej. Obok niej znajduje się kamień z pamiątkową tablicą. Upamiętnia ona ofiary bitwy stoczonej przez oddział konfederatów barskich z siłami rosyjskimi w 1769 roku. Stoimy przed jedną z najpiękniejszych budowli, kaplicą świętej Weroniki. Nad wejściem znajduje się herb fundatorów, rodziny Umińskich, Cholewa.
Sanktuarium zostało ostatnio odrestaurowane i wygląda naprawdę pięknie. Za moimi plecami znajduje się kaplica Dom Kajfasza. W trakcie jej odnawiania jeden z murarzy znalazł ukryty list. Napisali go polscy robotnicy, którzy zostali tu skierowani do prac remontowych w 1901 roku. Znajdujemy w nim opis trudnych warunków życia Polaków pod zaborem pruskim. Jedyną kaplicą, która do tej pory nie została poddana renowacji, jest Brama Jerozolimska. Znajduje się ona obok mostu, który został wysadzony przez polskie wojsko we wrześniu 1939 roku. Most i kaplica zostały zniszczone. Bramę Jerozolimską odbudowano w 1972 roku. Zachęcam do zwiedzania naszej Kalwarii. Spacerując po kalwaryjskich ścieżkach, można spędzić miły czas, łącząc czynny wypoczynek z chwilami zadumy i refleksji. Wierzcie mi, naprawdę warto.